Siemano, witam was serdecznie w nowym odcinku, w 75. odcinku, nie wiem już nawet, który bym musiał to przeliczyć znowu. Kontynuujemy, jesteśmy, słuchajcie, tutaj na samym początku tej wyspy, bo w tym miejscu dokładnie znajduje się ta legendarna zbroja, którą chcę teraz dorwać. Także wchodzimy na górę i czeka nas jakiś taki pewnie legendarny pojedynek, bo zawsze w takich momentach, kiedy coś legendarnego podnosimy, to legendarne. Trzeba to, wiadomo, wywalczyć jakoś w jakiś legendarny sposób. Okej. Tu się coś dzieje. Co widzicie tym razem? No co jest? Nie, nie tego. No właśnie. Muszę jak najmniej kartu ducha. O nie. Jak najmniej kartu ducha, bo będę potrzebował na walkę. No kurde. Okej. Wszyscy pokonali. Nie zużyłem kartu ducha, bo wiem, że żyćko mi się zaraz zregeneruje. Jeszcze tutaj pozbieram wszystko, co się da. Otwórz drogę do zbroi Gosaku. No oni nie mogli otworzyć, bo nie mieli tych kluczy. A ja właśnie, nie wiem, czy 6 czy 7 wiosek ratowałem po to, żeby klucz dostać. No i okej, mamy klucz. Wejdź na szczyt. Okej, okej. Gdzie tu się wchodzi? Tak się wchodzi? Dobra, co dalej? Tutaj. Dobra, pięknie. No tu będzie trochę skakania. Nie! Kurde! Już myślałem. Dobra, jesteśmy. O, jednak nie będzie legendarnej z walki jakiejś. Zbroja Gosaku. Głowie przekonają się o jej sile. Solidna, zaskakująco lekka. Co to zbroja? No nawet nie najgorzej wygląda, aczkolwiek myślałem, że będzie zupełnie inna niż ta moja. Bardzo przypomina moją, jeśli chodzi o... Okej, twoja legenda rośnie. Demoniczne ostrze, zwiększono maksymalny poziom zdrowia. No i pięknie. Czyli mam najlepszy pancerz w gierce, tak? I opaskę Gosaku też mam. I talizman ukrytych ostrzy. Świetnie. Dobra, to ja w takim razie chcę zobaczyć ten talizman. Czy ja już mogę złota używać? Nie, nie mogę. Dodatkowe obrażenie, gdy masz 5 razy zdrowia lub mniej. Okej. Rzucasz dwoma dodatkowymi kunajami. Dobrze, coś lepszego. Dobra, zobaczmy ten pancerz. No, ładny kolorek, no na pewno, ale...
Nie będę ukrywał, myślałem, że będzie to wyglądało zupełnie inaczej niż mój pancerz. Okej. Nie ma tu jakiegoś skrótu. Że wiecie, sobie kliknę i wyjdę stąd. Nie ma chyba. O, ale tu jest takie zejście. Jakie dźwięki. To jest. Okej, okay, no to w takim razie. A tu jeszcze jakiś znak zapytania w ogóle jest. Gdzie to kurde jest? Na wodzie? Na tamtej wyspie? Nie, tam coś jest. A filar, dobra. Tutaj fajnego znajdziemy. Ładne czy nieładne? To nie najgorsze, no. Dobra, montujemy. Wszystko co znajdę, to montuję od razu. Żeby było chociaż troszeczkę różnie. Dobra, dosyć tego biegania. Tu mam jakieś ulepszenia, ale to jakieś takie, że w razie tego nie robię. Co to jest? Jeszcze zbroja Kenseya. Jeszcze kolejną zbroję dostaniemy, jak wykonamy jakieś tam zadanie. No to co? Szybka podróż tutaj i kontynuujemy to, co z mnichem robiliśmy. Mogli trochę mniej takie rażące po oczach ekrany dać? Jakiś ciemniejszy kolor? No, dzięki, moje oczy. Ej, jak w deszczu fajnie Panie. Wygląda. Norio, rozmawiałeś z mnichami? Ich determinacja rośnie, ale nadal boją się Mongołów. I powinni. Gdzie wszyscy? Przy rzece. Kąpią się i piorą ubrania. Kto to zmierza do świątyni? Spójrz, Mongoł, któremu życie nie miło. Jest sam. Dowiedzmy się, czego chce. Duch i brat strażnika! Mam dla was wiadomość. Mów. Duch i mnisi sprzeciwili się woli Hana. Poddajcie się, a oszczędzimy to miejsce. Inaczej wszystko spalimy. Nigdy się nie poddamy. Zatem zginiecie. Okej. Atakują nas. Szybciutko dostał. Nie zdążą dotrzeć do schronienia. My będziemy ich schronieniem. Nie mogę. Budda. Nie mogę. Sutra Opata. Czy to jest więcej warte niż życia mnichów? Nie ocalę ich sam. W tej świątyni spoczywają setki lat nauk. Nie dam im spłonąć. Pozwolisz spłonąć mnichom. Umrę za tę świątynię. Rób co musisz. Zostań tutaj. Dobra, ja się sam tym wszystkim zajmę. Znajdę mnichów i ich sprowadzę. Kres cierpienia. No, wiem, wiem, Kitty. Idź. No, idź. No, idź. No, idź, 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 idź. Odszukaj mnichów przy rzece. No nie przeszkadzaj. Odejdź, odejdź. Mongołowie nadchodzą! Odejdźcie od rzeki! Pokonaj Mongołów. A tutaj są.
Aha. A, widzicie? Jednak przyszedł pomóc. Panie, przebędź mągą za rzekę! O kurde, o kurde. Świątynia jest bezbronna. Świątynię można odbudować. Życia nie. Obronimy mnichów w pagodzie. Prowadź! Ej wy! Za nami! Kurczę, jednego złota mi brakuje, żeby wzmocnić katanę na maksa. Lećmy z powrotem do głównej świątyni, chodźcie. Jak za mną biegną. Shaolin! Co jest? Gdzie to było? Tam? Może już się zgubiłem. Tu chyba, nie? Ciachaj go, ciachaj. No co jest? W biegu mnie trafił. Kurde, ile ich tu jeszcze? Ty, na schodach dobrze się walczy, przyskonił. Kurde, ile tu jest? Muszę pozbierać wszystkie kunaje, zapasy i tak dalej. Teraz no zwariowałeś. Długo już nie wytrzymam.
Poczekaj chwilę. Panie! Gdzie? Kurde, jaki szybki, ale zwinął szybko stąd. Dobra, dałem radę. Mongołowie dostali za swoje. Szybko tu nie wrócą. Mnisi nie zapomną, co dla nich zrobiłeś. Nie walczyłem sam, Norio. Nie, ale gdybym cię nie usłuchał, zginęłoby znacznie więcej. Co teraz zrobisz? Czas wrócić do cedrowej świątyni. Wciąż potrzebujemy twojej naginaty, by przegnać wrogów. O to się nie martw. Naginata? Moja świątynia wesprze cię na północy. Jak się ta jego kosa nazywa? Tam się spotkamy. Sprawdźmy teren świątyni. Co mam jeszcze zrobić? Podążyć do Norim? No i gdzie mam lecieć z tobą? Budda. Mój brat stał się strażnikiem po ocaleniu świątyni. Szkoda, że nie udało się ocalić posągu. To jego ostatnia nauka. On nie jest rozwalony, tylko kurde, zrzucony jest na glebę. Zniszczony mniej zdobi, ale lepiej uczy. No dobra, tam rączka jest połamana. Widzicie, dlaczego Budda, ten posągi są takie? To wszystko jest ten, z historii wzięte, nie? Okej, talizman wytrzymałości, dzięki. Opaska, dziękuję. Dobra, wstawaj. Wstawaj, bo nie ma czasu. No wstawaj, co ty robisz, kurde gościu. Nie ma czasu na modły. Idziemy dalej. Okej, tu wszystko zrobiłem, to w takim razie zapraszamy do pana Ishikawy. Gdzieś tam. Z tego lasu jakoś muszę się wydostać. Może na koniu, bo to wieczność mi zajmie, jak będę biegł. Jeden z obozów Tomoe jest nieopodal. Duch! Nie zabijaj! Co się dzieje? Bierz co chcesz! Nie, no spokojnie. Trochę wam ukradnę, ale nie wszystko. Okej. Nie jestem złodziejem. Wszyscy wiedzą, że napadacie na wozy. Duch i demon Sensei. Sensei Ishikawa? To kłamstwo. Sam was słyszałem. Słyszałeś? Kiedy? Niedawno. Gnaliście drogą jak wygłodniałe wilki. Okej, czyżby opętało Sensei Ishikawę coś? To by mogło być ciekawe. Dlaczego mnie i Sensei Ishikawę wini się za rozboje? Na północy dowiem się, kto za to odpowiada. Kurde, znowu kawał drogi trzeba jechać. No.
Na górze, ta? Ta. Poradzę co wspinaczka, ta? No dobra. Ty, on ich huczy chyba. Areszcie się pojawiłeś. Nie ma za co, senseju. Dziwnie to wyglądało, jakby ich huczył. Tyś jest duch. No i co? Co się stało? Napadnięto jego karawanę. Dużo ataków ostatnio. Ludzie mówią, że kradniecie zapasy. Albo że pomagacie Mongołom. Odpoczywaj. Omówię to z panem Sakajem. To Moe za tym stoi. Sieje paranoję i strach. Atakuje wozy i nas obwinia. Za późno do nich dotarłem. Ocaliłem go, ale nie innych. Gdzie go napadli? Blisko. A co? Znajdź to miejsce. Idź za resztą grupy to Moe do obozu. To ma sens. O co chodzi? To ma sens. Nic. Wytrąciła mnie z równowagi. Skończymy z tym. Odpocznij. Zjedz to, co ci dałem i poczekaj, zanim ruszysz dalej. Dziękuję, senseju. Pokaż, gdzie na niego napadli. No dawaj, prowadź. Jak mnie znalazłeś? Ktoś słyszał pościg za konwojem. Ludzie unikają dróg z powodu Tomoe. Kiedy usłyszałem o karawanie kupieckiej, ruszyłem jej śladem. Czemu Tomoe miałaby atakować karawany w prefekturze Kusi? Nie ma znaczenia strategicznego. Nie, ale świątynia Kusidera daje nadzieję. Może Mongołowie chcą złamać nasze morale. Nie brzmisz zbyt pewnie. To chyba nie jedyny powód. Tomoe zdradziła wszystko, czego ją uczyłem. Potem zdradziła mnie. I w końcu własną ojczyznę. Będę ją ścigał po kres świata. No, przyspieszmy troszkę. Kolejne ofiary to Moe. Zobaczmy, czego się dowiemy. Nikt inny nie przeżył. Japońskie i mongolskie strzały? Oczywiście. To ostrzeżenie dla mieszkańców Kusi. Od Tomoe. Od pana Sakaja i senseja Ishikawy. Zakazuje się podróżowania po okolicy. Pod karą śmierci. Prymitywne, lecz skuteczne. No dobra. Ruszyli dalej drogą. Znajdziemy ich. Tomoe i jej ludzie. Ostatni raz napadają kogoś w prefekturze Kusi. No wsiadaj. Szybko! Balista słyszałem. Siadaj! Szybko! Nie ma czasu na zwiad! No i kto tu rusza do walki z niezawiązaną Hakamą? Co ona tu robi sama? Uwolnię ją. Pomóż mi! Uwolnię cię. O nie! Nie! Proszę, nie!
chce ale co, pomóc. Spokojnie. Mówiła? Tomoe? Co powiedziała? Mówiła, że mogę żyć, póki nie nadejdzie samuraj. Aha. Nie! Na wzgórzu! Szybciej. O, chodź tu, kurde, leszczu. Pięknie, może tutaj zabili jeszcze przy nas. Tomoe zastawiła pułapkę. Daliśmy się podejść. Rozmawialiśmy 2 dni temu. Z Tomoe? Nie. Z zakładniczką, która widziała Japonkę i Mongołów. Poprosiłem, żeby dowiedziała się, gdzie stacjonują i zdała raport. Co takiego? Mogło być inaczej. Stalibyśmy nad ciałem Tomoe. Mówisz o tym, co znaczy być wojownikiem. Tomoe to podważa. A niczym się nie różnicie. Oczekujesz, że będziemy idealni. Oho, wuj, jest zgrzyty. Ja, Masako Adachi. Ale tylko dziecko oczekuje ideału. Dokończ myśl, senseju. Wszyscy nosimy broń. Wybieramy między życiem i śmiercią. Tobie przychodzi to zbyt łatwo. Inaczej bym nie żył. Ty także, duchu. Nie każdy może być samurajem. Ale wszyscy zabijamy. Mhm. Musimy się jeszcze zająć obozem w Otsunie. Dobra, to jedziemy. Podobają mi się te japońskie litery. Strasznie fajnie to wygląda. Masz myślę, żeby sobie dziarkę taką gdzieś wydziarać na dziele, ale zobaczymy gdzie. Ile tych talizmanów? Jest chyba z 50, nie? Dobra, idziemy. No co jest? Aha, to już jest koniec naszej przygody. W takim razie, no to przydałoby się gdzieś tutaj podlecieć. Jezu, ile tych znaków zapytania tu jest? Strasznie dużo. Że mam nieodkryty teren na samym środku. Dobra, zrobię tak. Że... No i cholera, nie wiem co mam zrobić. Tu jest jakieś zadanie, tam jest jakieś zadanie. Dobra, jadę do tych 3 znaków zapytania, które są obok siebie. I po prostu, nie wiem, odkryję ten teren. Pod Benkeja. A po drugiej stronie wodospadu co? To znajdziecie pewnie na wodzie. A, na górze. Czułem. Haiku? Haiku, dawno nie było haiku. Jaka pogoda się ładna zrobiła. Okej, co my tu mamy? Wielkie ambicje. Wieczna niezłomność. A jest coś jeszcze czego? Tu jest jeszcze czego? Forteca siły.
Może niech będzie wielka niezłomność. Co my tu mamy? Bezpieczeństwo daje moc. A nic nie ma. Całość już ujawniona. Droga zawsze nieznana. Ma ta pierwsza opcja. Cel jest w zasięgu. Klęska jest niczym. Przyszłość jest wszystkim. Podajmy, klęska jest niczym. Nie, przyszłość jest wszystkim. Niezdecydowany jestem. Okej. Okay. Wieczna niezłomność. Bezpieczeństwo daje moc. No tak. Przyszłość jest wszystkim. No dokładnie. Okej. Okay. Słuchajcie. O, pogoda się nagle poprawiła. Cały czas deszczowo było na tej wyspie. A teraz jest ładnie. I wszystko widzimy. Czy ja patrzę do góry? Nie, patrzę na dół. Dobra, słuchajcie, nie będę już przeciągał tego odcinka. Takie rzeczy jak te znaki zapytania zrobimy w kolejnym odcinku. Tu jeszcze z Masako zrobimy zadanko i będzie legendarny pojedynek kolejny. Trzymajcie się, na razie, pa pa.